Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek z Football Managera 2024, Tottenham, łowca pucharów i październik roku 2034. Oczywiście na początku przyglądamy się kalendarzowi. Przegrywamy ostatnio mecz z Lipskiem 4-6, ale wygrywamy z Aston Villą 3-1. No i wciąż w Premier League pozostajemy ekipą nieprzegraną, ponieważ Arsenal na wyjeździe, tutaj zdobywamy punkt, remisujemy 1-1. Wielkie szczęście, bo już na początku meczu Gabriel Martinelli dostał czerwoną kartkę, w związku z tym grało nam się troszkę łatwiej. Oczywiście gola zdobył Francesco Pio Esposito. W kolejnym meczu gola nie zdobył Włoch, ale zanotował dwie asysty. Wygrywamy na Molinę z Wolverhampton 3-1. Florian Wirtz, Joro i Pietro Pierini. Tutaj w tej ostatniej kolejce było kilka niespodzianek. Dla nas oczywiście bardzo dobrych, bo Manchester przegrał z Burnley 4-1, podział punktów na Etihad, City remisuje z Liverpoolem, no i remisuje też Arsenal z Hull City 2-2 na wyjeździe. Czyli tutaj znowu ta nasza przewaga nad ekipą Manchesteru czy Arsenalu rośnie. Na razie i na ten moment wygląda na to, że będzie ta rywalizacja bardzo, bardzo zaciekła między Tottenhamem a Liverpoolem. No bardzo wysoko jest Manchester, biorąc pod uwagę ich ostatnie sezony. Z kolei dość nisko, bo dopiero na miejscu 11 londyńska Chelsea. Oni tracą już do nas 14 punktów. Manchester City traci do nas punktów też 14. Nie wyobrażam sobie, żeby oni to mogli odrobić. No chyba, że my się tutaj gdzieś w pewnym momencie posypiemy. Sypiemy, tak jak sypiemy się w Lidze Mistrzów niestety, no a dzisiaj czeka nas prawdopodobnie kolejna porażka, trzecia z rzędu, czy po trzech meczach w Lidze Mistrzów Tottenham będzie miał 0 punktów, prawdopodobnie tak, ja z natury jestem optymistą, ale tutaj z PSG na wyjeździe nasze szanse są bardzo, bardzo małe. O, ciekawy zawodnik tutaj w Barcelonie, Geoffrey Pou. No, ciekawa sprawa, a weźmy go jeszcze, poobserwujmy troszkę. Tu mamy niejakiego Finlaya Odunstona z Liverpoolu, też dosyć ciekawa postać. Natomiast ja znalazłem ostatnio przed meczem z Wolverhampton, no bo wiecie, że ja sobie skautuję te zespoły i przeglądam pana, który się nazywa Alfa Mendes. I to jest Portugalczyk, jak mówię, z Wolverhampton, który może grać na pozycji i środkowego obrońcy, i defensywnego pomocnika. Powiem Wam, że jak na 18-latka, no to jego atrybuty są bardzo, bardzo fajne. Bardzo dobry charakter. No tutaj musimy się nim zainteresować i ewentualnie, gdybyśmy myśleli o wzmocnieniach, to takiego zawodnika wykupić. Ale to oczywiście na razie jeszcze kwestia przyszłości. Na ten moment tych transferów nie potrzebujemy. Liga wygląda tak, że oczywiście Tottenham jest zespołem bez porażki, podobnie jak Liverpool. 25 punktów, przewaga nad Manchesterem punktów 7, 5 nad Liverpoolem, ale oni jeszcze mają mecz zaległy, bo oni tam coś grali, właściwie to nie grali tutaj, więc nie wiem, czemu oni nie mają rozegranych 9 spotkań. Nieważne jest to, fakty są takie, że Tottenham jest liderem, no i oprócz Liverpoolu tak naprawdę, no to pozostałe ekipy z top 6 niespecjalnie nam tutaj zagrażają. Ale na pewno zagraża nam problem w Lidze Mistrzów. To znaczy, jeżeli my dzisiaj nie zdobędziemy ani jednego punktu z Paris Saint-Germain, to tak jak mówię, będzie tutaj wielki, wielki kłopot. No, co prawda zostaną nam mecze łatwiejsze, jak z Benficą, Fenerbahce, czy chociażby tutaj mamy jeszcze Aarhus, no i te 9-10 punktów oczywiście wystarczy, żeby załapać się do playoffów, no ale te playoffy, o czym już mówiłem wielokrotnie, budują bardzo wielkie problemy w lutym, bo trzeba tych meczów rozgrywać niewiarygodnie dużo. No dobrze, zobaczmy sobie wtorkowe mecze, jak tam Lech Poznań. Lech Poznań grał dzisiaj, czy nie? Grał i przegrał z Fenerbahce. Wygrał z Interem, a przegrał z Fenerbahce, wygrywa Manchester City, wygrywa Chelsea, wygrywa Barcelona. Wszyscy wielcy wygrywają, oprócz Tottenhamu. Tottenham nie jest wielki. Tottenham w Europie to jest po prostu jedna wielka katastrofa i dalej nie bardzo wiem, z czego to wynika. Oczywiście te zmiany były robione, no ale na miłość boską, na ile one wpływają, to jest aż niepojęte. To znaczy nigdy tego nie doświadczyłem w poprzednich edycjach Football Managera. No i teraz tak, w meczu z PSG zagramy sobie troszeczkę niżej,
tutaj, podobnie pressingiem, nie będziemy aż tak mocno wychodzili do przodu. Spróbujemy takiego ustawienia. Podobne ustawienie z Arsenalem dało nam punkt na wyjeździe. Tutaj ten punkt byłby na pewno bezcenny. Kate Phillip na bramce. Dalej mamy Karamoko, Lennego Yoro i Romena Alvesa. Tutaj się nic jeszcze póki co nie zmienia. Tyrese Downs chyba jeszcze nie jest gotowy, chociaż coraz lepszym jest piłkarzem, podobnie jak Jamie Gregory. Natomiast bardzo ładnie wyskoczył nam na treningach Pietro Pierini. No on w tym momencie już idzie grubo w górę. Dwa mecze w reprezentacji Włoch. Też Francesco Pio Esposito zdobył ostatnio gola w meczu wygranym przez reprezentację Italii. Super. Locadia, Teixeira, Destiny Udogi, czyli dobrze, że go nie sprzedamy. Dobrze, że te 71 milionów jest ceną zaporową, bo jeszcze rok u nas pogra. Jeszcze mam rok, żeby wymyśleć coś na lewą stronę. Jakiegoś sprytnego wahadłowego. Bent tutaj, ten środek, jakbyśmy chcieli rozegrać. Ja myślę, że zagrałbym Diego, Wirtz, Bakero i Francesco Pio Esposito. Odpocznie sobie dzisiaj Bent. Odpocznie Bent, Bent dzisiaj nie zagra. No dobrze, więc szybciutko skład i szybciutko ławka rezerwowych i zaraz zobaczymy, jak to spotkanie będzie przebiegało. Oczywiście faworytem jest PSG, tu znowu sobie warto rzucić okiem na zespół z Francji, no to mają naprawdę super zawodników, Fayet, Valet, to wiemy, znamy, no i kupę innych piłkarzy. Patrzę sobie na tych młodszych, tu jest niejaki Martin Piroch, czeski środkowy obrońca. O! Dodam sobie go do listy chyba, ale najpierw raporcik. Raporcik najpierw. Co tu jeszcze mają? Ihor Dudnyk, 21 lat, ale to po pierwsze już za stary, a po drugie w kontekście oczywiście szukania młodych piłkarzy, a po drugie to jest zawodnik grający na skrzydle. A jak wiemy, my tą pozycję opuszczamy. Dobra, zaczynamy to spotkanie. Zobaczmy zatem, jak sobie poradzi Tottenham w Paryżu. Jak mówię, absolutnie nie mam tutaj żadnych, kompletnie żadnych oczekiwań. Znaczy, wiem, że stoimy na straconej pozycji, nasza forma w Champions League jest fatalna, rywal bardzo mocny, mecz wyjazdowy, no jakby wszystko wskazuje na to, że dostaniemy tutaj znowu w pierdol, no ale walczmy i zobaczmy, bo to mówię, ten Tottenham, myślę, że na ćwierćfinał Ligi Mistrzów on jest gotowy, on powinien być gotowy. Na większe sukcesy jeszcze nie, ale ta 1/4 to powinno być osiągnięte. Może nie łatwo, może niespokojnie, może nie bezproblemowo, ale jednak myślę, że w ósemce najlepszych europejskich zespołów powinniśmy już być. Natomiast jak to będzie wyglądało, nie wiem, ależ wysoki pressing Paris Saint-Germain, ależ tu mamy problemy z rozegraniem, ze znalezieniem dróg, żeby tą piłkę jakoś przetransportować i znowu to podanie niecelne. No ale to wynika z tego, że PSG jest niezwykle dobrze ustawione. Joro, dobra interwencja, Pudu będzie teraz dośrodkowywał, ale Locadia go tutaj wyjął, no ale nie ma szans, żeby wygrał z nim pojedynek 1-1, jak widzimy, żeby się przepchnął. Ugarte i broni Filip. Bardzo dobra interwencja angielskiego goalkeepera po 2 minutach. Na Parc des Princes w Paryżu 0-0. No i czekamy na kolejne akcje w tym meczu. Oczywiście dzisiaj jeszcze za 3 dni mamy mecz u siebie z Watfordem. Mecz, który trzeba wygrać, no bo tylko takie mecze mogą nas doprowadzić do kolejnego Mistrzostwa Anglii. No, Mistrzostwo Anglii, powiem Wam, drugi raz z rzędu Tottenhamem, no to już dla mnie, nie wiem jak tam dla Was, bo Wy tam wygrywacie Ligę Mistrzów czwartoligowymi polskimi zespołami, ale no dla mnie zdobycie po raz drugi z rzędu Premier League to byłoby ogromne osiągnięcie. No takie samo jak awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To też by było wielkie osiągnięcie, biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy. Diego! Ależ tam poszedł Diego. Jeszcze mamy piłkę, Teixeira pod polem karnym, wycofane do Karamoko. Mamy tu Locadię, mamy Wirtza, Florian Wirtz, ostry kąt i niewiele tam brakowało. No ten PSG i ten ich bramkarz, ten, ja go pamiętam, on zawsze był dla nas problemem. Pamiętajcie, że my graliśmy z PSG w poprzednim sezonie. Dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów. I ten dwumecz był wyrównany, tylko my byliśmy bardzo, bardzo nieskuteczni. Czy my dorośliśmy do tego, żeby być troszkę innym zespołem? Zobaczymy. Diego, ale prosto w
prosto w zar Emery'ego, będzie rzut wolny, może tu jakaś sytuacja po stałym fragmencie, Florian Wirtz i poprzeczka teraz i mamy powtórkę z tego meczu, który graliśmy w Paryżu rok temu w 1/8 finału, oczywiście rok mówię poprzedni sezon, bo to było kilka miesięcy temu, natomiast no tutaj mamy znowu przewagę, jeżeli chodzi o liczbę strzałów, nie były to jakieś dobre sytuacje, 3 strzały zza pola karnego, 2 uderzenia z 16, no jednakowoż wyglądamy nieźle w Paryżu, podobnie jak w tamtym meczu, ale w tamtym dwumeczu nawet decydowały indywidualne umiejętności piłkarzy Paris Saint-Germain i dzisiaj jest podobnie, Xavi Simons i mamy 1-0 dla gospodarzy. No, wszedł tutaj w naszą obronę jak chciał, znowu to nie działa, znowu nie ma agresji, znowu nie ma doskoku, znowu nie ma nawet faulu, gry pod faul brakuje, brakuje takiego sprytu, takiego cwaniactwa, wiecie, czasami trzeba gracza sfaulować, bo widzisz, że on już jest w tej wolnej strefie, widzisz, że jeżeli cię minie, to ma szansę stworzyć sobie sytuację, dlatego brakuje tu, wiecie, pociągania za koszulki i tego typu rzeczy, no ale to już jest wyższa szkoła jazdy, ostatnio, już nie będę komentował, może w tych moich karierach postaram się odcinać od elementów związanych z Football Managerem 2000, czy nawet nie 2000, a po prostu 25, Xavi Simons, znowu dośrodkowanie, jest pudu, ale przenosi piłkę nad poprzeczką, Diego po 39 minutach jest już tak zmęczony, o, technologia Goalline, zajebista technologia, 39 minuta, wszystko widać jak zawsze, no, jak na dłoni, Wirtz, ale straci piłkę na pewno, mamy Zer Emery'ego, już tam wraca za nim jeden z naszych zawodników, to jest Diego, ale nie ma siły, więc nie dogoni Francuza, będzie teraz piłka pod pole karne, Lukford na prawej stronie, nie znam w ogóle tego zawodnika, gol, no musiało to się tak skończyć, katastrofą, to jest boczny obrońca, ale powędrował wysoko. Anglik grał w Fulham. No i proszę bardzo, teraz jest podstawowym graczem PSG, ale jest tak szybki, na takim przyspieszeniu, że po prostu nie ma szans go dogonić. Czasem sobie pluję w brodę, że umykają mi tacy zawodnicy, no ale my celowaliśmy w Lokadię, więc nie mieliśmy tutaj jakby też opcji, żeby szukać na tej prawej stronie. Diego, 43 minuta, jest piłka w pole karne, jest Faye Vale, który wybija, był mój podopieczny z Lyonu oczywiście, Teixeira, zawsze będę powtarzał, że odkryłem go dla futbolu, Alves, będziemy teraz to rozgrywać, Alves przy piłce, mamy cały czas Alvesa na lewej stronie, wysokość pola karnego, dośrodkowanie, no tutaj bramka kontaktowa dałaby pewnie jakieś jeszcze nadzieje dla Tottenhamu, ale na razie ona nie pada, Lokadia, jest Wirtz i mamy 2-1. Dziękuję serdecznie panie Florianie, że jeszcze w drugiej połowie będziemy mieli emocje. Mecz jest meczem wyrównanym, to jakby jest dosłownie to samo, co mieliśmy w poprzednim sezonie w 1/8, czyli prowadzimy starcie wyrównane z zespołem z Paryża, natomiast tak jak mówię, tutaj te indywidualne sytuacje przesądzają obraz meczu. No dobra, no gramy dalej, na pewno jesteśmy w stanie zrobić tutaj różnicę w drugiej części tego spotkania, na pewno za chwileczkę będą zmiany i pierwszy z boiska zejdzie Diego. Zobaczymy jeszcze, co tutaj będziemy w stanie wymyśleć, ale poczekajmy, bo może akurat Diego będzie bohaterem dla nas tego spotkania. Póki co nim nie jest, 48 minuta i dosłownie no bliźniaczo podobne statystyki, jeżeli chodzi o rozwój tego spotkania. Tutaj delikatnie większe expected goals piłkarzy z Paryża, no bo Pudu miał tą sytuację na pustą bramkę. No ale tak naprawdę no nie jest źle, jeżeli chodzi o ten mecz, tak? No nawet teraz mamy większą liczbę strzałów, więc prowadzimy ten mecz wyrównany z ekipą Paris Saint-Germain, podobnie jak w zeszłym sezonie, no tylko niestety podobnie jak w zeszłym sezonie nie gra coś tutaj, tak? Jest na poziomie tych detali, na poziomie tych szczegółów jest tutaj niestety przewaga gospodarzy delikatna. Diego do Floriana Wirtza. Ta akcja ma szansę się dobrze rozwinąć. Troszkę ją zatrzymał Karamoko z Wirtzem, ale jeszcze mamy tą piłkę. No i wracamy do defensywy niestety, a dobrze wyglądała ta prawa strona. No jest bardzo agresywny pressing. Wracamy do linii obrony i do bramkarza. Alves, przenosimy to. No nie przenosimy tego, bo po prostu oddajemy piłkę piłkarzom Paris Saint-Germain, co jest w ogóle katastrofą. Teixeira odbiera, ale nie ma tu absolutnie żadnej pomocy ze strony partnerów. Bakero, udało mu się odebrać, ale znowu nie ma asekuracji. Tego potrzebujemy bardzo w takich meczach. Mendes, rykoszet, no i tu nie pomoże nikt.
Czy tu będzie stał Schulz, czy Filip, czy Miranda, to absolutnie te bramki po prostu będą wpadały. Dobra. No, farfocel jak cholera. No, ale już naprawdę nie ma sensu o tym mówić. Bent za Diego, który gra słabo i jest zmęczony. No i na lewą stronę wejdzie Jorel Hato, bo Udogi też już tutaj nie domaga, a dopiero mamy przecież październik. A nasi piłkarze już są niezwykle zmęczeni. 3-1 niestety, więc znowu mamy powtórkę sytuacji. Dosłownie to jest to samo, co było w poprzednim sezonie, czyli decydują tutaj albo jakieś farfocle, albo jakieś takie indywidualne wejścia, których nasi obrońcy nie potrafią zatrzymać. Tottenham jest na miejscu 32. Tottenham po 3 meczach ma 0 punktów, ale my awansujemy do strefy playoff. To jest jasne i tutaj wiadomo, że nic się nie zmieni, tylko że znowu będziemy musieli grać te cholerne mecze. Sandoval za Esposito, dajmy jeszcze Adama Kramera za Wirtza. Zostanie nam jedna zmiana, a niech Pierini wejdzie za tej Teixeirę. Może te zmiany tutaj przyniosą efekt, ale już nie spodziewam się raczej niczego. To są takie mecze, które ja mam czasami wrażenie są przegrane jeszcze przed ich rozpoczęciem. No kiedy jakkolwiek i czegokolwiek byś nie robił, to znowu masz wyrównany mecz, ale znowu go przegrywasz. I to 2 bramkami, no jest to skrajnie, skrajnie niesprawiedliwe. Pierini. Mamy Karamoko, czy tu będzie jakaś akcja, znowu te drogi pozamykane, znowu mamy problemy z tym, żeby się przedrzeć chociażby za linię środkową, Leny i Joro, Karamoko, Bakero, Lokadia, jest Bakero, znowu jesteśmy bardzo blisko pola karnego i strzelenia, o Jezu, kurwa, jaki koślawiec Kramer, to jest zawodnik, który jest zawodnikiem naprawdę bardzo solidnym. To jest naprawdę taki rezerwowy, który wchodzi i powinien takie sytuacje wykorzystywać. A ten strzał prawą nogą Kramera po prostu powędrował 18 metrów obok bramki Paris Saint-Germain. No i mecz powolutku dobiega końca. Mamy 14 minut, które pozostały. Nie wiem, ile tam pan sędzia Zibert doliczy, ale nie spodziewam się, żeby to było tak dużo jak w Anglii. No niestety, 3-4 z Olympiakosem, 4-6 z Lipskiem, 1-3 w Paryżu z mistrzem Francji, czy nie? Czy tam Nicea chyba ostatnio wygrała? No nieważne, w każdym razie 10 minut do końca, znowu mecz, w którym mamy więcej strzałów, ale no mecz totalnie, jak patrzymy na statystyki, wyrównany. No ale cóż, nie jest on wyrównany w umiejętnościach zawodników, 4-1. Wszystko, co uderza Paryż, wpada do naszej bramki, mamy powtórkę i tu już nie jesteśmy w stanie zgonić na Schulza, bo mamy Filipa. No nie jest oczywiście to bramkarz też najlepszy, ale no jest to jednak golkiper, który powinien takie strzały bronić. A natomiast no on ma znowu fatalną ocenę, podobnie jak nasza obrona. Nie wiem, czy pierwszym zawodnikiem, którego my nie powinniśmy kupić w następnym okienku transferowym na poziom europejski, żeby podnieść ten Tottenham, nie powinien być środkowy obrońca. To jest po prostu masakra. Każda sytuacja Paryża jest wykorzystywana. My nie wykorzystujemy praktycznie nic. To ja wiem, że się powtarzam, ale bo to jest, mówię, dosłownie bliźniacza sytuacja do tej z poprzedniego sezonu. My w 3 meczach Ligi Mistrzów tracimy 14 goli. Z Olympiakosem, Lipskiem i Paris Saint-Germain. To jest po prostu jedna wielka masakra. Gdzie my w tym momencie jesteśmy w Europie? Jesteśmy na samym dole. Inter tu jest też, Napoli tu jest też Liverpool, bo ma tylko 3 punkty. Ale to tych 3 punktów to my im możemy zazdrościć. Jeszcze ci taki kurwa orzeszek wafelek powie, że myślałem, że Piwarski zejdzie na zawał. To weź może tego Piwarskiego oszczędź, bo wyciągnął Cię z Francji i zacznij lepiej grać, bo atrybuty ku dobrej grze masz fantastyczne, natomiast nie przekładasz ich kolego na formę. Saint-Étienne Cię wyciągnąłem i płacę Ci wafelku 739 tysięcy euro miesięcznie. No nie ja, ale moi chińscy szefowie, którzy będą bardzo, bardzo niezadowoleni z tego, jak wygląda gra w Champions League, ponieważ mieliśmy tutaj dostać się do decydującej fazy. Na razie są zadowoleni, ale chcą ćwierćfinału. Podobnie jak ja. Tutaj może być z tym wielki, wielki problem. No dobrze, mamy Watford przed nami. Kolejny mecz Champions League mamy z Fenerbahce u siebie. I na pewno będę chciał Wam to pokazać, bo wydaje mi się, że to jest mecz,
że to jest mecz, który trzeba wygrać. Ale jak ja sobie myślę, że my z Olympiakosem mieliśmy podobne oczekiwania, no to wiadomo, że fajny ten Geoffrey Pou z Barcelony. Ciekawy piłkarz, defensywny pomocnik. Jaką ma on tutaj klauzulę? 29,5. Ona jest jak najbardziej do zrobienia, taka klauzula. Ciekawe, ciekawa opcja. Damy go sobie na listę i będziemy obserwować. No, tutaj 30 milionów za takiego hiszpańskiego piłkarza byłoby ok. No, ale zobaczymy. Na razie jeszcze zobaczymy, czy tu mamy jakieś informacje, które nam mogą pomóc niespecjalnie. Więc szykujemy się na spotkanie z Watford. Potem mamy, niech ja to sobie dobrze zaplanuję, potem mamy Bomow na wyjeździe w Pucharze Ligi, więc tutaj oczywiście nie przykładamy większej wagi do tego meczu, bowiem zaraz Manchester City, Fenerbahce i Newcastle, czyli takie trzy spotkania, które trzeba naprawdę zagrać bardzo, bardzo mocno, więc wiadomo, że tutaj będziemy chcieli przesunąć ciężar priorytetów. Gerson Locadia, on się cały czas rozwija, on nie ma sufitu, on cały czas idzie do przodu. Jaki tam jest potencjał? Nie mogę się doczekać końca kariery i kiedy sobie sprawdzę potencjał Gerstona Locadii. Jaki tam jest? Czy tam jest 180? Czy tam może jest nawet 190? Nie mam na razie pojęcia, ale się dowiemy. Podobnie ten chłopak, 17-letni Szkot. O, tutaj też ten rozwój przebiega już w tym momencie naprawdę prawidłowo. Naprawdę dobrze, dobrze, dobrze. No i Tyrese Downs. Też fajnie wygląda. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Tymczasem my gramy o godzinie 17.30. Wobec tego przed nami jeszcze kilka spotkań. O, ten Spurs, że też fajny chłopak, obrońca. Też go sobie dodajmy do listy. Brossard, Atletico. Jak on mi się marzył, ale... 170, 163 miliony za... takiego chłopaka to jest troszeczkę za dużo. Wow! Chelsea, Arsenal 5-0 i to jest dla nas idealny wynik, bo Arsenal traci do nas już 10 punktów, a zaraz może być 13. Liverpool remisuje z Newcastle. No to jest piękny wynik. Mówię wam, jest tak dużo niespodzianek w tym roku i teraz to widzicie na własne oczy, że to jest niesamowite. Liverpool już 3 mecze zremisował, ale akurat to nie jest problem. Chelsea przegrała 4 mecze, Arsenal 3, City przegrał 3 mecze i to z Bournemouth, Sheffield, Newcastle. To nie są jacyś rywale z górnej półki. No zobaczymy, jak my będziemy wyglądali dzisiaj z Watford, bo trzeba rotować. Kate Phillips na bramce, no i tu w obronie już musimy zmieniać. Tyrese Downs na pewno zagra. Na pewno zagra... chyba damy Locadię tutaj, właściwie na prawą stronę. Tyrese'a Downsa damy w środku i damy Romana Alvesa. Taka trójka. Na prawej stronie chyba Pete Duhis tutaj by zagrał, czy lepiej postawić na Janeliego? Chyba na tego drugiego postawimy. Dobra. Defensywnym pomocnikiem tej Teixeira, chociaż tu na prawej stronie też Pierini mógłby zagrać. To też by była dobra opcja dla niego. Dajmy tego Pieriniego. I na lewej Janeli właśnie. No dużo zmian w obronie. Wobec tego w środku pola jednak będziemy chcieli postawić na sprawdzonych ludzi. Bent, Florian Wirtz, Bakero i Esposito. No i okej. I tak to sobie rozpoczniemy. Nie przewiduję tutaj tak naprawdę jakichś większych problemów z Watfordem. Chociaż w związku z tym, że gramy składem delikatnie mówiąc rezerwowym w obronie, no to tutaj, a jest też Jorel Hato jeszcze. Może on tu by zagrał, ale dobra, zostawmy już. Pierwsze decyzje podobno są najlepsze. Mało minut ma Chris Biggs w tym sezonie. Trzeba tam mu coś odpalić. Okej, okay. Czyli tak to wygląda. No, no jest to skład na zwycięstwo. No mamy jedną zmianę, drugą zmianę, trzecią zmianę. No trzy zmiany, to jest takie myślę max. 3-4 zmiany w gotowości. Ta znajomość taktyki jest dobra, biorąc pod uwagę fakt tych trzech zmian. Także tutaj też nie powinno to jakoś odmienić tej drużyny. Mam taką nadzieję. Natomiast zobaczymy. Zobaczymy, zaczynamy. Watford to ekipa, która no absolutnie nie powinna nam zrobić żadnych problemów. Oni są na miejscu w tym momencie 20, czyli ostatnim. Wygrali tylko jeden mecz. Nie mają tutaj ciekawszych chyba zawodników. Zawsze patrzę tych najmłodszych. Nie, tutaj nie ma. I tych najlepszych. Guzman, ale on nie zagra. Rob Brain, niejaki tu jest. To jest chyba jeden z najlepszych piłkarzy. Nawet reprezentant Anglii
wysunięty napastnik Watfordu. No dobrze, zaczynamy na biało. Tottenham, który wraca z Paryża z bagażem czterech bramek. To powiem wam, że już się do tego zaczynam przyzwyczajać, że jesteśmy tam tak strasznie, strasznie nieskuteczni. Ale tutaj zapomniałem o tym, że muszę podnieść linię obrony. To znaczy ona musi grać wysoko, z wysokim pressingiem, bo to jest tylko Watford, który tutaj nie powinien, mówię, nam problemów żadnych zrobić. Oglądamy, patrzymy i mam nadzieję, że zdobywamy punkty, bo punkty gubią najlepsi w Anglii. Więc ta nasza droga do mistrzostwa, no w tym sezonie może być dużo łatwiejsza niż w poprzednim, gdzie troszkę to inaczej jednak wyglądało, prawda? Skuteczniejsze było top 6. No w tym roku po prostu jest niespodzianka za niespodzianką. To dla nas jest kapitalna sytuacja. Im bardziej wyrównana ta liga, tym dla Tottenhamu lepiej, bo my sobie z tymi słabiaczkami w cudzysłowie powinniśmy poradzić. A co zresztą zobaczymy? Janelli! Ajajajajaj, niewiele się pomylił. Chuck Norris na bramce ekipy Watford, więc może być bardzo ciężko o gola. Reece Norris, prawie Chuck. No ale wiadomo, Bent. Bent będzie strzelenie w piłki w pole karne. Mamy tam naszych graczy. Jest Alves. Alves na lewej stronie. Teixeira pod pole karne. Janelli będzie miał kolejną próbę strzału i tym razem znowu nie trafia. Za pierwszym strzałem było kilka centymetrów od słupka. Teraz musnęło poprzeczkę. Może trzeci strzał naszego lewego wahadłowego trafi do bramki Norrisa. Na razie kwadrans za nami. Mamy oddane 4 strzały, żadnego celnego, 78% posiadania piłki, no i oczywiście mamy przewagę. Bakero. Bakero pod polem karnym. Bakero wchodzi w 16, ale El Harmous zablokował jego uderzenie. No i musimy liczyć na kolejny stały fragment gry. Florian Wirtz. Będzie prawa noga, piłka odchodząca. Jest tam Teixeira, nie ma strzału, ale coś się tam chyba wydarzyło. Chyba będziemy mieli 11, bowiem został popchnięty jeden z zawodników Tottenhamu. Jeszcze jest weryfikacja, więc nie wiemy tego. Jest karny i do tego karnego oczywiście podejdzie nie kto inny jak Francesco Pio Esposito, który będzie miał szansę na kolejnego gola w Premier League. No i panie i panowie, trzymamy kciuki za Włocha. Coś tam ostatnio karnego nie strzelił, nie pamiętam w jakim meczu, ale była taka sytuacja, więc dzisiaj powinien zdobyć i to jest jego gol numer 13 w tym sezonie, a 11 gol w Premier League. Jeżeli chodzi o tą sytuację w Premier League, no to on ma w tym momencie, no dobrze to wygląda, ma tych bramek dużo, no i może znowu jakiś rekordzik nam się w tym sezonie trafi. No oczywiście wygrana z Watfordem jest koniecznością, ona nam poprawi bardzo humory po tym przegranym meczu z PSG, no ale też bardzo mocno nas tutaj umocni, tak? Bo to jest już 7 punktów nad Liverpoolem po 10 kolejkach. Okej, no mają ten mecz zaległy, może być tych punktów, nie wiem, 4, ale to i tak jest dużo. To i tak już jest przewaga bardzo, bardzo znaczna. No i kolejne sytuacje. Florian Wirtz, Downs. Ale pamiętacie pierwszy sezon Tottenhamem, kiedy mieliśmy problemy z Watford, z Hull, z Southampton, z takimi ekipami. Teraz tych problemów nie ma. To jest naprawdę duży, duży krok do przodu w lidze angielskiej, bo te mecze dają nam po prostu szansę na mistrzostwo. Tego nie było jeszcze na początku. Także tutaj jest okej. Tylko ta Europa, ona musi być podniesiona na wyższy poziom. Tam trzeba zrobić 3 kroki do góry, do przodu. Tam trzeba się wspinać. Oj, uwaga, Luis Potter. I znowu nie ma interwencji obrony. Znowu wchodzi ten piłkarz, jak tylko chce, w nasze pole karne. Dlatego tak bardzo potrzebujemy teraz bramki drugiej, żeby sobie zamknąć ewentualne opcje remisu ze strony Watfordu. Po 30 minutach na razie tylko mamy 1-0 i to po rzucie karnym, oczywiście na który kompletnie zasłużyliśmy, bo w tym meczu jesteśmy po prostu lepsi. Bent pod pole karne, tu mamy, oj, Williams to przechwycił, znowu szansa na kontrę dla ekipy Watfordu, ale nie, Teixeira zamyka, Janelli do środka, Florian Wirtz, Esposito i 2-0 i Francesco chyba nie był na spalonym. Chyba będzie miał bramkę numer 14 w tym sezonie. Gol uznany. Brawo, Francesco. No forma jest po prostu wyśmienita. Szkoda, że w Europie do twojej formy, mój kochany Włochu, nie dobijają pozostali. Mamy kolejną sytuację. Florian Wirtz, Locadia, ale łapie piłkę Norris. Pewnie wybije daleko i pewnie pod czy na głowy naszych środkowych obrońców. No oczywiście, że tak. Bent.
Bent, Teixeira. Teixeira do Locadi. Locadia teraz gra do Benta. Bent rozgrywa do Esposito. Esposito pod polem karnym. Esposito z dystansu, ale troszkę się pomylił. Troszkę się połasił. Troszkę tutaj chyba za szybko Esposito tą decyzję podjął. No ale okej. Okay, jego wybór. Mamy 2-0, więc możemy sobie na takie chwile pozwolić. Na pewno też będziemy sobie mogli pozwolić na zmiany w drugiej połowie i to mnie cieszy, no bo za moment kolejne ważne mecze i oczywiście Fenerbahce, na które Was serdecznie zapraszam w kolejnym odcinku. Alves, Downs. Downs będzie to rozgrywał teraz przez środek. Mamy podanie do Gjarstona Locadi. Gjarston Locadia, Carlos Baquero, mamy Pieriniego po prawej stronie. Pierini, Baquero, narożnik pola karnego. Locadia i słupek. Ależ tam uderzył. Chytrze, niepostrzeżenie. Nawet mnie zaskoczył tym strzałem Gjarston Locadia. 44. minuta, dobiega końca pierwsza połowa tego spotkania. Pod absolutne dyktando Tottenhamu i tutaj no, niewiele się tak naprawdę dzieje po stronie Watfordu. Mieli jedną sytuację, ale nie wykorzystali jej. No i wiadomo, że tutaj, aj też była dobra okazja dla Wirca, ale trafił prosto w rywala. No i wiadomo, że tutaj ten mecz chyba dowieziemy do końca. Chociaż pamiętam mecz z Olympiakosem i miało być podobnie. I po tych zmianach chyba, które jednak dokonały się zbyt wcześnie, mieliśmy swoje problemy. No ale Locadię chyba zmienię już w przerwie, bo tu widzę, że są jakieś problemy natury kondycyjnej. On powinien odpocząć, na pewno też nie będziemy go fatygować do meczu Pucharu Ligi z Southampton. Także na spokojnie. Locadia, właśnie on przy piłce i Baquero prosto w bramkarza. Tutaj powinno być 3-0. Nie ma co do tego wątpliwości. Wypracowaliśmy sobie tutaj expected goals prawie 3. Super. Jest dobrze, panowie, więc na spokojnie to trzymamy. Wprowadzimy sobie Lenego Joro, który gra prawą nogą, więc będzie tu pasował idealnie. No i rozpoczynamy drugą połowę tego pojedynku. Zmiana również w Watford. Ona chyba podyktowana bardziej wynikiem. U nas oczywiście sytuacją jakby kadrową, w sensie no te minuty są ważne, żeby oszczędzać, kiedy tylko można, poszczególnych piłkarzy. Megoma do El Harmuza, mamy Megomę, Pierini to przechwycił, też kolejny ważny mecz dla tego zawodnika, no bo on naprawdę ma taką zwyżkę, jeżeli chodzi o trening, więc takie każde spotkanie będzie go jeszcze bardziej tutaj zachęcało do tego, aby jeszcze się podnosić na wyższy poziom, a on naprawdę będzie za 2-3 lata piłkarzem topowym w Europie, jeżeli chodzi o tą pozycję. No i mamy szybką akcję Watfordu. Jesus Rodriguez. Jeszcze tutaj mamy... jak to nie wpadło? Nie wiem, ale to była setka niewykorzystana przez Watford. I to jest to, na co trzeba uważać, tak? Masz tą przewagę totalną. Zamiatasz cały mecz, a jedna akcja rywala może ci tutaj po prostu wszystkie plany zniweczyć. Baquero, Lenny Yoro środkiem boiska. Mamy piłkę do Pieriniego. Pierini do Teixeiry. Fajnie, że Pierini jest tak graczem wszechstronnym, mogącym grać i na prawej stronie obrony, i na prawym wahadle, i jako defensywny pomocnik. Lenny Yoro. Bent będzie uderzał, ale broni znowu Norris. Znowu dobra sytuacja. No miazga to jest. To jest miazga Tottenhamu. Dlaczego tak nie można grać z Olympiakosem? Dlaczego... Ja do tej pory po prostu nie jestem w stanie tej anomalii zrozumieć i tych czterech bramek tego cholernego belgijskiego napastnika. Teixeira do środka, ale Megoma to przejął, już tam wybija piłkę zupełnie do nikogo, zupełnie na uwolnienie. Tak jakby było 0-0 grał Watford, czyli no, mają dwie bramki do odrobienia, a oni nie próbują skonstruować w zasadzie żadnej akcji. Teixeira, Florian Wirtz, Pierini, Lenny Yoro będzie tu przekraczał linię środkową. Lenny Yoro do Pieriniego, Pierini już bardzo blisko pola karnego, Pierini do Baquero, ten do Teixeiry, Teixeira do Pieriniego z powrotem tą piłkę, Pierini, no tu będzie sytuacja chyba dobra. Lenny Yoro, jeszcze raz Pierini bierze udział, jest Baquero, bardzo ostry kąt, ale gramy w tym polu karnym jak tylko chcemy. Luis Bent i pierwsza bramka tego zawodnika w sezonie. Czy on ma w ogóle jakieś asysty? Jak on tu wystartował? Dwie. Ma dwie asysty. W zeszłym roku miał ich łącznie 13. No zobaczymy. Tu też jest ta forma treningowa zwyżkowa oczywiście. To też już jest reprezentant Anglii. Naprawdę wskakuje Luis Bent na te takie wysokie levele
No i oczekujemy od niego na pewno dobrej gry. Te 40 milionów cały czas, tak? Które zapłaciliśmy. Patrzcie, ile on jest teraz wart. Manchester United oddał nam chyba największy talent ze swojej akademii. Pierini. Teixeira do Floriana Wirtza. Piłka wybita. Tam jest Brain. Bent. Idziemy po kolejne gole. Luis Bent. 16 metry i poprzeczka ratuje Norrisa. No, proszę ja was. Było bardzo, bardzo blisko. No myślę, że przy tym wyniku to już można nawet na boisko wpuścić polskiego ofensywnego pomocnika Bartka Ciesielskiego, który będzie miał swoje kolejne minuty do zagrania. Ale to za moment, może po tej akcji będzie dośrodkowanie. Florian Wirtz, jest tam Esposito i broni Joro. Przepraszam, Joro to był, bo oni tam we dwóch stali. Więc tak, Chris Biggs na pozycję Benta, a Bartek Ciesielski na pozycję Floriana Wirtza. No i chyba na razie sobie z tymi zmianami poczekamy jeszcze, także wchodzi dwóch młodziutkich piłkarzy, 16-latek i 18-latek, znowu te 32 minuty dla Ciesielskiego, a potem mi piszecie, że ja się dziwię, że przegrywam mecze. Ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale tak jak kocham tych zawodników wprowadzać, jak widzę młodego 15-letniego czy 16-letniego Polaka w pierwszym składzie, że dostaje minuty, no nie w pierwszym składzie, na ławce, ale wchodzącego, to jest piękna rzecz. Norris znowu broni. Expected goals 3,72. Dominacja. Cieszy mnie to. Znaczy, dla was może być to oczywiście normalne, że my to powinniśmy wygrać, ale mnie cieszy ten progres, jaki na arenie angielskiej, tak, brytyjskiej powiedzmy, w lidze się dokonał. Bo mówimy o lidze tutaj. Bo oczywiście w Europie nie ma progresu, a nawet jest regres. Przecież my zdobyliśmy Ligę Europy dwa sezony temu, a teraz nie możemy wyjść z fazy ligowej Champions League. Pierini w polu karnym. Pierini broni Norris. Kolejna sytuacja, kolejna akcja. Strzał numer 22 w tym spotkaniu. Super. Co tutaj się tak przejmujesz, Ciesielski? Co ci jest? Wolałby zostać na ławce. Nie widziałem tego jeszcze chyba. Wolałbym zostać na ławce. To może w ogóle poszukasz sobie innego zawodu, kolego. Boi się. On po prostu jest za młody. On się po prostu boi. Jaki on ma charakter, ten chłopak? Zrównoważony. Determinacja 13. Wolałby zostać na ławce. No kurwa, nie wytrzymam, nie? Nie widziałem tego jeszcze. On się po prostu boi wejść. Ale jest 3-0. Ja rozumiem, jakby było 1-0 i byłby to mecz z Liverpoolem, no to mógłby się bać. Znowu setka, ale spalony. Ale spalony. No dobrze, 20 minut do końca pozostało, więc może Sandoval za Bakero wejdzie na boisko. Bakero już dziękujemy, dobry mecz, chyba tam asysta nawet wpadła. I Pierini rozpoczyna znowu rajd prawą stroną. Więc czekamy. Bakero, to będzie ostatnia akcja chyba tego zawodnika. No byłaby, gdyby nie stracił piłki, gdyby ona mu nie odskoczyła po błędzie technicznym. Alves, Ciesielski, no stracił, ale okej, w porządku, no, jakby się to może zdarzyć. No, 16 lat, boi się, nie chce grać. Nie chce grać. On wolałby na ławce. Jaki słodziaczek. Kurwa, człowieku, jak się boisz, to... O, już jest lepiej. To uciekaj stąd, no. My nie potrzebujemy. Opanowany, patrzcie. Czyli te 10 minut i nabrał takiej pewności, jeżeli chodzi o to. Poczekajcie. Pochwalę go może. Może bym go pochwalił. Ciesielski. Potwierdź. Zobaczymy, jak mu się zmieni tutaj nastawienie po tym okrzyku. Co za gość. To się w ogóle... Czekajcie, to się zrobiło? Ciesielski. Tak, zrobiło się to. Ciekawe. Czy coś się zmieni? Joro. Leny Joro. Kwadrans do końca. To będzie kolejna sytuacja. Jest Ciesielski. Dobre tam podanie do Sandovala. Polskiego zawodnika. Progresywne. Sandoval! Ciesielski asysta. Asysta Ciesielskiego. Asysta 16-latka z Polski. Wow! 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 Bartosz Ciesielski. Zapamiętajcie to nazwisko. Ale tutaj dał podanie. Oczywiście. Wiadomo, że sama bramka nie jest jakby zasługą Ciesielskiego, bo to Sandoval jest znakomitym driblerem, technikiem z dobrym przyspieszeniem, ale tutaj już widzicie, zadowolony jest, zachwycony uwagami jest Bartek Ciesielski. Aj, żebym tutaj dłużej troszkę pobył w tym
Tottenhamie, to na pewno bym się tym zawodnikiem zaopiekował w sposób szczególny, no ale nie będzie na to czasu, on ma 16 lat. Kurczę, nie wiem, czy nawet dojdziemy do 20 jego. Natomiast no fajny, fajny chłopak tu może być z Polski, z dobrą, on ma dobry potencjał i dobre parametry te wyjściowe, także może być ciekawie. Mamy jakieś zmiany jeszcze? Mamy. Mamy jeszcze jedną zmianę. Nie bardzo jest kogo dać. No może Hato wejdzie za Alvesa, już taki ostatni obrońca tutaj, żeby ten Alves troszkę też sobie dechnął. Bo to wiadomo, że te ostatnie minuty są najgorsze dla zawodników, tak? Bo wtedy zawodnik jakby... Zawodnik szybciej się męczy i szybciej mu ta kondycja spada proporcjonalnie do rozegranych minut w meczu, tak? Czyli od tej 80, 70 minuty jest już najciężej, bo jesteś zmęczony, a jeszcze musisz z siebie coś dać. Biggs, Downs. Downs, zobaczmy, jest przegranie piłki do Pieriniego. No to jest cały czas, mimo tych zmian, to jest cały czas przewaga. No tego zabrakło z Olympiakosem. Ciesielski do Sandowala. Sandoval, Sandoval Esposito gol, ale chyba offside? Nie, nie, 15 trafienie w sezonie i 3 gole dzisiaj z Watford Esposito. No jest skurczybyk niemożliwy. No będą rekordy w tym sezonie. Coś mi się wydaje, że on jest w stanie... Mi się wydaje, że on jest w stanie przekroczyć bariery 50 goli we wszystkich rozgrywkach. Już ma ich 15 po 13 meczach. No ale to by trzeba było naprawdę ciągnąć to regularnie. 5-0. 5-0 pokonujemy Watford. Poprawiamy sobie nastroje po PSG. Chociaż wiadomo, Liga Mistrzów fajna rzecz, to jednak tam no na razie jesteśmy bezradni. Lenny Yoro do tej Teixeiry. Ten pod pole karne. Mamy tutaj Bixa. Janelli, kolejna sytuacja i Luis Pota stanął na linii strzału. Ciesielski. Asysta, asysta w Premier League 16-letniego Polaka. Przecież to się nie ma prawa nigdy wydarzyć w rzeczywistości. A tutaj Piwarski jednak daje mu szansę i to się chłopak odwdzięcza. Może on jeszcze nie dźwiga tego najwyższego poziomu, ale tutaj absolutnie daje sobie radę. My też nokautujemy rywala. 4,57 expected goals, to jest totalna, totalna miazga. No i tak chcemy, żeby to wyglądało. No tutaj, jeżeli chcemy myśleć o zwycięstwie znowu w Premier League, to musimy po prostu takie rzeczy wygrywać właśnie w taki przekonującym stylu, w taki przekonujący sposób. Norris wybija piłkę na rzut rożny. Jeszcze chcemy, jeszcze chcemy. To jest ten głód. To mi się podoba, bo często po tej pierwszej połowie, kiedy prowadzisz 2-0, no tu akurat było tylko 2-0, to już się nie chce zespołowi, a oni tutaj przycisnęli jeszcze ten Watford, te zmiany były dobre wreszcie i pokazały, że można liczyć na rezerwowych, przynajmniej z tymi słabszymi ekipami. Także brawo Bartek, poszedłeś pięknie do przodu, w tym meczu dałeś ekstra podanie, no i mamy zwycięstwo. No dobrze, moi kochani, pochwalimy Francesco Pio Esposito, bo 3 gole to nie jest taka prosta sprawa. W tym momencie oczywiście, jeżeli chodzi o Premier League, czy są jakieś mecze jeszcze godne uwagi? Jutro Manchester Aston Villa, o, to sobie zobaczymy, bo to jest bardzo ważne spotkanie w kontekście tabeli. Kibicujemy tu oczywiście Aston Villa w tym meczu. No, byłoby lepiej, gdyby Aston Villa wygrała, chociaż w sumie... Czy wydaje mi się, że Manchester jest w stanie grać po prostu regularniej niż Aston Villa, to lepiej, żeby Aston Villa teraz te punkty zdobyła na Manchesterze, bo oni raczej nie dowiozą. O, to jest Pierini, to jest to, o czym mówiłem. W tym momencie idzie ładnie do przodu ten chłopak. No, zobaczmy te wyniki. Na początek Bomow West Ham, no a potem Aston Villa Manchester United. Patrzymy. 2-1. Niestety nie dali rady. No ale okej, tu jest cały czas 7 punktów przewagi. 7 punktów przewagi. Arsenal, Chelsea to są daleko w tyle, więc tu nie ma o czym mówić. City podobnie. Czyli walka o mistrzostwo może się rozegrać między Tottenhamem, Liverpoolem, a Manchesterem United. O dziwo. Wciąż Tottenham niepokonany. Dziękuję serdecznie za odcinek. Zapraszam Was w kolejnym na mecze w chyba Fenerbahce i chyba Newcastle. Tak to sobie zagramy albo City i Newcastle i, a City i Fenerbahce będzie lepiej, no tak, bo City to jednak czołówka, to tu będzie chyba lepiej pokazać City i Fenerbahce. No więc do zobaczenia, cześć!